Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Będę zakładał nowego Androida i chciałem Wam pokazać różnicę właśnie w wielkości ekranów. No powiem Wam, że niebo a ziemia, ale oprócz tego zauważyłem, bo oba sprzęty są od firmy Seekane, ale zauważyłem, że z innego materiału zrobili obudowę. I tak sobie pomyślałem, że musieli tak zrobić, gdyż na tym starym sprzęcie, gdzie jest mniejszy ekran, jest dużo ramki w koło. No i ta ramka musiała być zlicowana, dopasowana do tych ramek od wentylacji, które są świecące. W związku z tym oni tu wszystko też zrobili świecące, ten plastik. Błyszczący taki śliski plastik. Natomiast w nowym sprzęcie ekran idzie aż do końca, również do samego dołu. Tu jest też jeszcze ten plastik na dole. W związku z tym widzę, że dopasowali tylko górę i zrobili z chropowatego, matowego plastiku, bo widzę, że dopasowali do tego. No, ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało po założeniu. Nie wiem. Napiszcie, który Wam się plastik bardziej podoba. No w sumie tu górę zrobili już z tego chropowatego, a góra będzie się pokrywała też z tymi śliskimi ramkami od wentylacji. No także w nowym sprzęcie nie będę miał żadnych fizycznych pokręteł i to jest na pewno minus, wszystko dotykowe. Ale powiem Wam szczerze, że jeśli chodzi o te wszystkie przyciski na starym sprzęcie, w życiu przez 4 lata ani raz nie kliknąłem tu nic, ani raz nie kliknąłem tu. Na przykład zmienianie utworów i tak dalej, bo to wszystko wybierałem palcami dotykowo. W życiu nie używałem tego pokrętła, natomiast bardzo często korzystałem z pokrętła głośności. I to jest jedyny przycisk, z którego korzystałem. W życiu nie włączyłem też telefonu tym przyciskiem, bo wszystko z ekranu. No, więc jedyna rzecz, która mi będzie brakować, to na pewno pokrętła. No, na szczęście będzie można przyciszać z kierownicy. Mam nadzieję, że będzie to działało, no bo na tym sprzęcie to działa. Dzięki, trzymajcie się.